To było ostatnie spotkanie MKS-u w tym sezonie. Grudziądzki zespół podejmował u siebie drużynę z Olsztyna. Grudziądzanie wygrali spotkanie i to na tyle wysoko, że można by się pokusić o stwierdzenie, że rozgromili przeciwnika. Gdyby nie to, że był to tylko mecz na zakończenie sezonu i nie przesądzał o niczym. Końcowy wynik MKS Grudziądz Szczypiorniak Olsztyn 27-18. Jakie plany w nadchodzącym sezonie? Zdecydowane zwycięstwo, no jeśli by nie powiedzieć, że pogrom. To znaczy mecz, graliśmy o pietruszkę, jedna i druga drużyna miała zapewnione miejsce w tabeli, ani nie straciłaby na tym, a chodziło po prostu, żeby zagrać dla kibiców i żeby to było trochę z tej radości, z tej piłki ręcznej. Żadna z drużyn nie przywiązywała wyniku do tego, chodziło o zwykłą grę, żeby wszyscy zawodnicy, którzy rzadziej pokazywali się na boisku, mogli rozegrać spotkania. Ale gramy do końca. Jak ten sezon pan podsumuje? No na pewno jest sukcesem dla nas dużym zdobycie czwartego miejsca. Jest to takiego dość mocnego czwartego miejsca. Ktoś by mógł powiedzieć, że mogliśmy nawet dotrzeć do baraży, czy bić się o awans bezpośredni. Ale ja twierdzę, że chłopacy zagrali, myślę, że oni też są zadowoleni z tego, zagrali bardzo dobre całą rundę. Cały sezon, są zadowoleni z wyniku, a przede wszystkim graliśmy to, co lubimy. Sprawiało nam to przyjemność. Myślę, że sprawiliśmy również przyjemność kibicom. No, mam nadzieję, że wystartujemy w przyszłym sezonie. Jakieś pierwsze podsumowania, jakieś plany na przyszły sezon, coś wiadomo? Plan jest taki, odnośnie chociażby zmiany. Plan jest taki, że chcielibyśmy grać, a czy środki finansowe na to pozwolą, trudno w tej chwili powiedzieć, na ten temat rozmawiać.
Karlsson!